Kolego Europośle, Szanowne Panie, Szanowni Panowie, Koleżanki, Koledzy, Przyjaciele. 20 lat samorządności w Polsce po reformie. Mamy już ten czas praktycznie za sobą. Jest o czym mówić, jest się czym chwalić, jest co podsumowywać, ale też jest co planować na przyszłość. To nie pora i nie miejsce, żeby mówić o tym, co za nami, bo chociaż może czasami nam to już umyka naszej pamięci, ale ciągle z tych rzeczy korzystamy. Także tu, w subregionie ostrołęckim. I może kilka słów na temat przyszłości. Uchwaliliśmy 17 grudnia budżet na kolejny rok. Budżet w założeniach naprawdę bardzo dobry. Ponad 3,5 miliarda złotych. Budżet, który pozwolił na to, że rekordowa liczba środków, bo ponad 110 milionów złotych przypadnie na nasz region. W różnych obszarach. Najwięcej na drogi, bo ponad 75 milionów złotych. Będą środki na służbę zdrowia, będą też środki na kulturę, będą też środki w ramach szerokiej gamy instrumentów wsparcia. Począwszy od wspomnianej kultury, poprzez straże pożarne, wyposażenie tych straży, samochody strażackie, remonty, remis. Będą też środki na mazowiecki instrument aktywizacji sołectw. Proszę Państwa, przez te 20 lat ciągle mówiliśmy o zrównoważonym rozwoju. Mówiąc uczciwie, różnie nam to z tym zrównoważonym rozwojem wychodziło. Równo też nie znaczy sprawiedliwie. Porówno każdego roku nie da się podzielić, bo są inwestycje, które trzeba duże albo rozpocząć, albo dokończyć. Przez wiele lat taką inwestycją był nasz mazowiecki szpital tu wojewódzki w Ostrołęce, który był budowany bardzo długo i gdyby nie środki samorządu województwa, pewnie jeszcze by był długo, długo budowany, a tak jest systematycznie doposażany, wyposażany, bo tylko w takim obszarze możemy pomagać. Szpitalowi oczywiście, bo na bieżąco działalność środków nie możemy przeznaczać. Zresztą ostatnio Trybunał Konstytucyjny też stanął po stronie samorządu. Proszę Państwa, obyśmy te wszystkie inwestycje dobrze zrealizowali, obyśmy mieli dobrych wykonawców. W drogach będziemy się koncentrować na drodze 544, która jest strategiczna, czyli ta idąca tu od kierunku od Mławy. Będziemy te odcinki, które zostały niezrobione, proszę się nie denerwować, to były odcinki, których nie można było robić na zgłoszenie, tylko na pozwolenie na budowę, a to jest znacznie większy proces, bo tam chodziło o przebudowywanie skrzyżowań. Będziemy też zajmować się drogą 614, która biegnie od Chorzetu w kierunku Myszyńca. Zajmujemy się też drogą od Myszyńca w kierunku Łysych. Będziemy też zajmowali się drogami na powiecie ostrowskim, naszą drogą wojewódzką tu z Ostrołęki w kierunku Ostrowi, w kierunku Broku, będziemy też w kierunku Nura. Proszę Państwa, nasz subregion jest w ogóle, Mazowsze jest zróżnicowane, a subregion też jest zróżnicowany. Oczywiście staramy się to robić w miarę sprawiedliwie, to znaczy te najpotrzebniejsze rzeczy. Ale nie zawsze tak jest. Wielokrotnie przez te lata było tak, że wykorzystywaliśmy środki unijne i tam właśnie żeśmy dzięki temu, co kolega Jarosław tam w Brukseli wywalczył, bo wywalczył jakieś fundamenty, których już później w kolejnych perspektywach się trzymano, ewentualnie polepszano i za to Jarosławie Ci serdeczne dzięki. To wtedy było te słynne trzaśnięcie drzwiami, które spowodowało, że nie wchodziliśmy na kolanach, ale jako partnerzy, Jarosławie, dzięki Tobie negocjowaliśmy te warunki, które no, były dla nas szansą. Szansą, którą na pewno żeśmy i w rolnictwie, i w przetwórstwie rolno-spożywczym szczególnie dobrze wykorzystali. Szanowni Państwo, tak zwyczajnie po ludzku,
Każdemu z Państwa życzę, żeby ten rok był dobry dla Państwa pod każdym względem. Przede wszystkim zdrowia, które będzie pozwalać realizować wszystkie plany, marzenia, szczególnie te, których nie udało się zrealizować w latach poprzednich. Życzę Państwu szczęścia rodzinnego, miłości, która będzie krasić codzienny dzień. Życzę Państwu, żeby każdy dzień był ze szczerym uśmiechem losu dla Państwa, tak prywatny. Kto gra w totolotka, to żeby wygrał szóstkę. Kto nie gra, niech też zagra i niech wygra, żeby po prostu żyć spokojnie, z pewną rezerwą. A proszę Państwa, na tej niwie samorządowej, na tej wspólnotowej, bo są przedstawiciele organizacji, stowarzyszeń, są koledzy i koleżanki z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Żebyśmy, proszę Państwa, mieli dobre pomysły, żebyśmy mieli przyjaciół do ich realizowania, żebyśmy byli skuteczni w działaniu, żebyśmy w zgodzie współpracowali nad tym, żeby najpierw wypracować jak najlepsze pomysły, kierunki działań, a później je jak najskuteczniej zrealizować. Żebyśmy później z tego, co zrealizujemy, potrafili wspólnie, zgodnie, dobrze korzystać. Kolego Jarosławie, bardzo Ci dziękuję za zaproszenie, za współpracę. Mam tu życzenia od marszałka województwa, kolegi Adama Struzika. Nie będę czytał, bo tutaj naprawdę na tej scenie jest ciężko czytać, bo ja Państwo mnie widzicie, ja Państwa de facto nie widzę. Proszę Państwa, to są szczere życzenia od szefa PSL-u na Mazowszu, ale też jako szefa samorządu wojewódzkiego. Proszę Państwa, obyśmy też tą współpracę na poszczególnych szczeblach, wprawdzie jest niezależność, nie powinno się mówić w szczeblach samorządu, żebyśmy mogli kontynuować, żebyśmy też zaspokajali Państwa potrzeby. Jedno tylko zdanie odnośnie miastu. Chcemy dotrzeć do każdego zakątka. Chcemy o tym, żeby w każdym zakątku Mazowsza wiedziano, pamiętano, że samorząd województwa jest żywo zainteresowany tym, co się tam dzieje i żeby tymi skromnymi środkami, bo to jest 10 tysięcy złotych plus gmina musi dołożyć drugie 10 tysięcy, żeby te takie może bardzo drażliwe rzeczy, których czasami gmina nie może zrealizować, żebyśmy po prostu wspólnie razem, żebyśmy to realizowali, żebyśmy te rzeczy, mówiąc już tak kolokwialnie i dosadnie, załatwiali. Proszę Państwa, wszystkiego dobrego, a Tobie Jarosławie również, żebyśmy mieli niegasnącą nadzieję na ten przyszły budżet, żeby on był naprawdę dobry, żebyśmy my jako samorządy mogli spać spokojnie, żeby ten statystyczny podział Mazowsza, o który żeśmy bardzo walczyli, żeby stał się faktem, żebyśmy mogli naprawdę korzystać wszyscy razem, żebyśmy mogli się, jeżeli coś wywalczymy na szczeblu wojewódzkim, żebyśmy mogli to skierować na dół. Przepraszam za tą długą wypowiedź, ale wydaje mi się, że sytuacja jest wyjątkowa. Jarku, naprawdę bardzo dziękujemy w imieniu samorządu województwa za współpracę i myślę, że dobre rzeczy przed nami. Z taką nadzieją musimy być i żyć.